Przed rozpoczęciem budowy nawierzchni, ścieżki rowerowej i chodników drogowcy modernizują wszystkie instalacje podziemne, które przebiegają wzdłuż pierwszego odcinka trasy średnicowej. Prowadzimy roboty związane z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowujemy sieci ciepłownicze, gazowe i teletechniczne. Zakończyliśmy rozbiórki budynków przy ulicy Grudziąckiej. W tej chwili pozostają nam do rozebrania dwa budynki przy ulicy Szosa Chełmińska. Pierwszy odcinek trasy średnicowej pomiędzy Szosą Chełmińską a Grudziącką ma być gotowy w kwietniu przyszłego roku. Na inwestycję, której koszt wyniesie ponad 40 milionów złotych, miasto otrzymało unijną dotację. Uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację pierwszego etapu tego przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowanie to 50% wszystkich kosztów projektu. Jeżeli dopisze pogoda, już w przyszłym tygodniu drogowcy rozpoczną przebudowę zachodniego pasa ruchu ulicy Grudziąckiej pomiędzy ulicami Żwirki i Wigury a Jeśmanowicza. W tym miejscu powstanie rondo łączące trasę średnicową z ulicą Grudziącką.